Widziałaś tą młodą praktykantkę? Nowa przyszła, młodziutka. To pewnie roszczeniowa będzie i troszeczkę leniwa i tak ciągle tylko w telefony będzie sobie patrzyła w social media, selfie sobie przy biureczku porobi. No, ci młodzi tacy są właśnie. Trochę szacunku do pracy nie mają ani do starszych. Widziałaś tego gościa starszego? Znowu mamy zebranie. Pewnie będzie o regulaminie mówił, bo oni już tak mają, że my się musimy spotykać i omawiać. A przecież można byłoby to online załatwić, ale nie, nowoczesne technologie i starsze pokolenia to nie jest dobra para. Ci starzy to nas tylko tak ciągle nam te skrzydła podcinają, nie? Czepiają się i pilnują tych swoich stołków, byleby do emerytury. A ty? Co widzisz, jak patrzysz na inne pokolenia? Czy wywracasz oczami, oni się jeszcze tyle muszą nauczyć, oni tacy młodzi, niedojrzali, szacunku nie mają, życie im jeszcze pokaże. A może wzruszasz ramionami? Oni chyba nigdy młodzi nie byli, nie wiedzą, na czym dzisiaj życie polega. Na rynku pracy mamy w tej chwili 4 pokolenia. 4 pokolenia do pogodzenia. Pokolenie baby boomers, pokolenie urodzone po wojnie, bardzo pracowite, przywykłe do regulaminów, do procedur i do hierarchii. Pokolenie, które samo doszło do wszystkiego. Ale mówi się o nich, że tak nie lubią za bardzo, jak im się uwagę zwraca. Pokolenie X, transformersi. Nie tylko ustrojowi, ale ze świata analogowego weszli w świat cyfrowy. Pokolenie, które wymyśliło właściwie pracę w nadgodzinach, jest określane jako pracoholicy. Mówi się o nich, że podobno nie bardzo lubią przyznawać, że nie mają racji. Pokolenie Y, milenialsi. To ci, co wymyślili work-life balance, czyli ta równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Oni wymyślili też Facebooka. Mówi się o nich, że leniwi, roszczeniowi i skupieni na sobie, że to takie pokolenie selfie, że tylko o swoich potrzebach myśli. No i pokolenie Z, najmłodsi, 20-parolatkowie. Bardziej w online niż w offline, dlatego że urodzili się już ze smartfonami w ręku. Podobno ciekawi, ale zupełnie nie da się utrzymać ich w miejscu. Strasznie nieskupieni, strasznie niezrównoważeni. A gdyby tak odrzucić te stereotypy, gdybyśmy tak zrezygnowali z tych definicji, z tych uogólnień dotyczących pokoleń, bo dzisiaj w miejscach pracy jest tak, że 40% młodych pokoleń czuje się niezrozumiana, wręcz pogardzana ze względu na wiek. Pewnie pamiętacie taką sytuację, kiedy albo wy, albo ktoś w pracy powiedział: ta robota taka nudna, żmudna, weźmy studenta, niech zrobi. W tym samym czasie pokolenie 55+, też jest marginalizowane, szczególnie na rynku rekrutacji, bo jest od rynku pracy odsuwane. Pewnie nie jedna z was widziała ogłoszenie rekrutacyjne, gdzie rekrutuje młody, dynamiczny zespół. I tak, słuchajcie, w miejscach pracy mamy konflikty, bo ścierają nam się te 4 pokolenia. 70% konfliktów w miejscu pracy jest z powodu różnic pokoleniowych. Nie rozumiemy się, nie doceniamy się i czasami odnosimy się do siebie pogardliwie przez to, że po prostu jesteśmy z innych pokoleń. A gdybyśmy tak odrzucili stereotypy, odrzucili też to patrzenie przez różnice i bardziej popatrzyli na podobieństwa, na to, co nas łączy. Bo różnice owszem są fajne, na przykład jeżeli wiecie, że 22-latek woli oglądać wideo, a 50-parolatek chce się spotkać, to zróbcie wideo z 20-latkiem i spotkajcie się z 50-latkiem. Ale nie patrzcie na młode pokolenia, oni nie potrafią czytać. Potrafią. Spójrzmy na siebie przez podobieństwa, postarajmy się zbudować takie środowisko w pracy, w którym coś nas łączy, a nie tylko takie, w którym okopujemy się w swoich pokoleniach i wyrzucamy w siebie tymi różnicami jako belgami. To będzie jednak wymagało zmiany. Zmiany w sposobie patrzenia. W sposobie patrzenia na inne pokolenia. Ja ten sposób patrzenia zmieniałam przez 15 lat. Łączyłam studentów z pracodawcami, młodsze pokolenia ze starszymi. Organizowałam wydarzenia, konferencje, projekty, z których dojrzałe osoby wychodziły zachwycone, że te młode pokolenia są takie energiczne, tak mają dużo dobrych pomysłów. A młode pokolenia były uskrzydlone, bo wreszcie ktoś ich wysłuchał, docenił i zauważył.
przekonałam w Polsce kilkuset pracodawców, żeby zainwestowali w milenialsów. Ale to też nie jest tak, że ja na początku byłam na hura i super optymistyczna w stosunku do młodego pokolenia. Też dawałam się ponieść stereotypom. Jak na przykład wtedy, kiedy uwierzyłam, że młode pokolenia, milenialsi, są leniwi i roszczeniowi. A stało się to raptem, jak sama 3 lata po tym, jak skończyłam studia, wróciłam na uczelnię, żeby prowadzić szkolenie i uczyć studentów, jak mają sobie radzić na rynku pracy i jak mają się prezentować przed pracodawcą. I student zwrócił mi wtedy uwagę i powiedział, że to jest absolutnie nienormalne, żeby pracować po godzinach, no i to powinno być karalne, że ktoś proponuje bezpłatne praktyki. Pomyślałam, okej, milenialsi, chyba coś w tym jest, leniwi i roszczeniowi. Uwierzyłam. Ale potem szybko sprawdziłam. Zrobiliśmy badanie motywacji młodych i okazało się, że 3/4 milenialsów praktycznie pracuje w weekendy i po godzinach. Manpower przepytał milenialsów z całego świata i okazało się, że co piąty z nich pracuje ponad 50 godzin tygodniowo. W Japonii na przykład 1/3 milenialsów w ogóle nie planuje emerytur, bo będą pracować do końca życia. No dobrze, ale Japonia daleko, ale spójrzmy na warszawski Mordor. Tam jest Marcin. Marcin to jest student u mojego klienta, który dzwonił do mnie parę dni temu, żebym mu pomogła skończyć projekt. Był piątek, 21:30, a Marcin był w pracy. Młode pokolenia są leniwe i roszczeniowe, to są mity, bajki, legendy jakieś. Podobnie zresztą z tą pracą za darmo, no bo GUS na przykład podaje, że połowa wolontariuszy w Polsce to są osoby poniżej 24 roku życia. To są bardzo pracowite pokolenia. Mówienie, że milenialsi są leniwi i roszczeniowi, to taki sam mit jak mówienie, że starsze pokolenia są zacofane. Że się nie znają na nowoczesnych technologiach, że się nie chcą uczyć, że się nie chcą rozwijać, że nie znają social mediów. 1/3 facebookowiczów to są osoby 50+. A nie wiem, czy wiecie, Harvard Business Review podał teraz wyniki, zgodnie z którymi startupy zakładane i prowadzone przez 50-parolatków mają większe szanse na wystartowanie niż te prowadzone przez młode pokolenia. Mitem jest też to, że milenialsi są bezwarunkowo zakochani w social media. Według Deloitte 62% milenialsów chętnie zrezygnowałoby trochę z internetu, bo wie, że bez internetu mogłoby żyć szczęśliwiej. A jak NASK zapytał polskich youtuberów, vlogerów, kilkunastoletnich, czego im brakuje w internecie, to powiedzieli, że dorosłych. Warto odrzucać mity i stereotypy i te pokoleniowe uogólnienia. Szczególnie, kiedy one są krzywdzące dla innych pokoleń, ale krzywdzące też dla nas. Bo one są dla nas ograniczające. One ograniczają nasze zdolności poznawania, nasze zdolności dostrzegania, doceniania innych pokoleń i uczenia się od innych pokoleń. Warto się przyglądać innym pokoleniom troszkę bardziej wnikliwie. Ja zaczęłam milenialsom przyglądać się w 2009 roku, kiedy zostałam szefem Międzynarodowej Organizacji Enactus w Polsce. I wtedy poznałam, że milenialsi chcą i lubią pracować w nadgodzinach, w ramach wolontariatu. W programie oni realizowali projekty na rzecz lokalnych społeczności. Pomagali osobom bezdomnym, bezrobotnym, lokalnym przedsiębiorcom. Robili to wszystko w ramach wolontariatu. I odkryłam wtedy, co tak naprawdę nakręca, co motywuje milenialsów. Poczucie celu, poczucie sensu i sprawczość. Poczucie, że coś, co ja robię, może komuś poprawić życie na lepsze, że to ma znaczenie. I jak tak pracowałam z tymi milenialsami, zdałam sobie sprawę, że mamy więcej podobieństw niż różnic. Bo czy nie każdy z nas potrzebuje w życiu celu i sensu? Nie tylko w życiu prywatnym, ale też w życiu zawodowym. Nikt z nas nie lubi wykonywać pracy, której nie rozumie, albo w której sensu nie widzi. To poczucie sensu łączy nas w środowisku pracy, niezależnie od pokolenia. Wszyscy chcemy wiedzieć, po co dane rzeczy robimy. W miejscu pracy łączy nas też chęć dostrzeżenia i wysłuchania. Ja z racji swojego doświadczenia zawodowego często jestem zapraszana przez przedsiębiorców do prowadzenia prezentacji, ale też takich mediacji między pracodawcami a młodymi pokoleniami. I bardzo często wtedy słyszę od przedsiębiorców, oni się nie słuchają, oni w ogóle autorytetów nie uznają, nikogo nie szanują, starszych nie szanują. To prawda, bo na szacunek milenialsa to trzeba sobie zasłużyć. Doświadczeniem, działaniem, budowaniem relacji.
Chipel Spinoza i Miku Kleja w publikacjach i książkach na temat zarządzania millennialsami podali bardzo prosty przepis na to, jak spowodować, aby młodymi zespołami dobrze zarządzać. Trzeba im zaufać, obdarzyć ich też pewną autonomią. No i zobaczcie, czy ktoś z was chciałby być inaczej traktowany w pracy? Czy chcielibyśmy, żeby nasi przełożeni nam okazali brak zaufania? Albo nas nie wysłuchali? W takich sytuacjach nikt z nas nie czuje się komfortowy. To jest kolejne podobieństwo, to jest żadna nowość. Tu milenialsi nic nowego nie wymyślili. My wszyscy chcemy być w pracy przez naszego szefa zauważeni i wysłuchani. Zresztą kolejny przykład docenienie. Śmialiśmy się kiedyś jako pracodawcy, że te lajki z Facebooka, to milenialsi się tego nauczyli z Facebooka i teraz wszyscy się dopraszają docenienia i nagrodzenia za każdą swoją działalność. A czy to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy po trosze milenialsami, bo wszyscy chcemy tego docenienia, szczególnie dzisiaj, kiedy na rynku pracy te starsze pokolenia czują się gorzej, czują się marginalizowane. Jesteśmy winni i mamy w obowiązku właśnie te starsze, 55 plus pokolenia, nagradzać. Nie tylko za doświadczenie i za to, co już wniosły, ale za to, czego nas jeszcze są w stanie nauczyć przez kolejne lata. Wszystkim pokoleniom jesteśmy winni zauważenie. Wszyscy patrząc na siebie powinniśmy się doceniać i szanować, szczególnie w pracy. Można budować środowiska pracy oparte przede wszystkim na tym, co nas łączy. Na tej potrzebie docenienia, szacunku, wysłuchania, na tym poczuciu celu. To jest coś głębokiego, co mamy w sobie wszyscy, niezależnie od pokolenia. A potem możemy się zajmować tymi różnicami i kręcić wideo. Warto też czasami spojrzeć na inne pokolenia jako na inspirację. I docenić ich za to, co fajnego na przykład dla nas wymyślili, bo to też nie zawsze jest tak, że starsi tylko mają rację. Weźcie na przykład taki work-life balance, czyli ta równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Wnieśli to na rynek pracy milenialsi, głośno krzycząc, że oni chcą tej równowagi. Pracodawcy na początku się strożyli, a teraz wszystkie pokolenia, jak są pytane w badaniach o motywację, to mówią, że chcą równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, bo chcą mieć życie prywatne. Wszyscy jesteśmy przepracowani, wszyscy jesteśmy przebodźcowani, niezależnie od pokolenia. Wszystkim nam należy się ta równowaga. I za to milenialsom moglibyśmy trochę podziękować, bo to oni o tym najgłośniej na rynku pracy tak naprawdę krzyczeli. Podobnie jak krzyczą cały czas o elastyczny czas pracy i pracę zdalną, która na ostatnich badaniach pracuje, wychodzi jako też ważna dla pokolenia X i dla baby boomersów. Też chcą tej elastycznego czasu pracy. I wszyscy chcemy, słuchajcie, szczęścia się okazuje. Mój dziadek mawiał, praca nie jest do zabawy, praca jest do roboty. A teraz się okazuje, że w pracy też się można dobrze bawić i w pracy można być szczęśliwym. I szczęśliwie dla nas pracodawcy też już zaczynają to zauważać, dlatego że szczęśliwi pracownicy są bardziej kreatywni i bardziej produktywni. I w miejscu pracy też idziemy w kierunku tego, żeby tworzyć takie środowisko, w którym wszyscy będziemy się szanowali i będziemy się dobrze czuli, dobrze ze sobą pracowali. Ja trochę przestałam już wywracać oczami na inne pokolenia i wzruszać ramionami. Patrzę na inne pokolenia z ciekawością i wnikliwością, dlatego że wiele możemy się od siebie nauczyć i wiele dostrzegam tych podobieństw. Jak patrzę na inne pokolenia, jak patrzę na pokolenie baby boomers, to widzę przede wszystkim pracowitość. Pokolenie, które samo doszło do wszystkiego. Widzę tatę, który mnie nauczył punktualności i mamę, która powtarzała, że w pracy najważniejsi są ludzie, zawsze ludzie. Jak patrzę na pokolenie X, na transformersów, na przyjaciół, na współpracowników, na klientów, to widzę pokolenie zorientowane na cel, walczące o bliskie związki, o zaangażowanie, o wartości również w miejscu pracy. Jak patrzę na pokolenie Y, na milenialsów, to widzę przede wszystkim odwagę w zmienianiu świata. W tym, że jeżeli chcę coś zmienić, to zależy to tylko ode mnie. A kiedy patrzę na pokolenie Z, to widzę tą niecierpliwość i cieszę się na nią, bo uczę się też od nich tej ciekawości na nowości, co przyniosą kolejne nowe pokolenia. Ja sama, jakim jestem pokoleniem? Takim zmieszanym, mieszańcem pokoleniowym. Z każdego pokolenia wzięłam to, co było mi najlepszego. Bo mnie, moje życie, moje doświadczenia ukształtowały właśnie pokolenia. Te, które są dzisiaj tu ze mną i te pokolenia, których już nie ma. A ty? Co widzisz, jak patrzysz na inne pokolenia?